Dobrze, halo, halo. O, Michael, do przodu miałeś. Dzień dobry. Halo, dobry. No i dzisiaj sobie, no, głęboszujemy. Znaczy, no, gruberki. Także Michael jest Z8R. 2020 jest Jack Case'em. No. To. Tak. Jaka sesja, nie? No, a oczywiście ten case to jest ten nowy, ten 400, ten... Dobra. Magnum, ile... oczywiście. Co? Ja, 8 ma Cuni? Cuni? Nie wiem, 450. A mój? 400 też chyba. 50, nie, ty masz 451? No, ty masz ja 58, czy chyba. Ta 58, no? A twój jest droższy. No. Gdzie ta sprawiedliwość? No, kozak, te które gleby są? Ta, bo twoje, więc no kozak. No, no wiadomo, kto zmienił. Ja. Dobrze. A jak ty stałam dalej dyfiltrowe? Musisz sobie domu znaleźć. Ja to wszystko czytam. Kubiks. Nie, to oni tam na Discordzie sobie piszą także elegancko. Ja. Dobrze. Ja. No oczywiście dzisiaj robimy na polu numer 3. No bo no. Co odcinek jest inny no pole. No bo nigdy tego nie robiliśmy, więc no. No a ja chciałem, zastanawiam się, czy raczej nie ma wziąć to pole, czy nie. Ale jednak stwierdziłem, że wziąłem inny. O, Fernes nawet się odezwał. Dobrze, poprzeczniaczki na końcu zostaw. Jak poszedł koło tego słupa. No co, pięknie go zrobiłem. No. No to przecież nic nie mówię. No i elegancko idzie. Obciążniczko nie brałem, bo... No, bo no po co? O Johnny to już by w ogóle na ziemię siadł, jakbym wziął obciążnik. Aha. O Jezus, no jest nisko. Nie wiem. Czemu tak? A próbowałem go na myszkę podnieść, to nie dało się. Na myszkę? No. Chyba, że to w tej łosanskiej wersji da się. Nie wiem. Nie wiem. Ty, ale ja czułem chyba trochę szybciej jechał. Bo tak mi się zdaje. Na ile jedziesz? Na 15. No ja 15 łamane na 14. No bo widzę, że tak się przybliżam do ciebie. No bo ja to teraz 14 na godzinę, no. A niby ma więcej koni, więc to jest takie... mech. No. Dobrze. No jak... No już. No ale my tej trójki nie skończymy. Chociaż, nie wiem, skończymy, ale... Zobaczymy ile będzie czasu, bo jak będzie starszy czasu, to jeszcze szóstkę zaczniemy. Ale zobaczymy. No, bo przygotowałem sobie dwa pola tutaj. Czasem jakby nie starczyło czasu. Kurde, miejsce zawinąć. Można i tak, nie? Dokładnie. O, ten jak poszedł tam. Ale widzę, że ci odchodzę. Nie wiem jakim cudem, ale... No bo jadę 14. Okej, okay, rozumiem. No. Można i tak, nie? Coś to chce ze mną. Dobrze, Michael, ty już do końca nie jedziesz, tylko tutaj będziesz trochę życie zabijał. Serio? Tak. Ale, dobry. Bym się nie wyrobię. No ja się nie wyrobił. Nie wyrobiłbym się. No ale tutaj rób tego klima. Dobrze. Na końcu się objedzie najwyżej w koło poprzeczniaczek. No. No i gitara. Dobra, ja tu jeszcze jeden przejazd będę musiał zrobić chyba. Jakiś krótki. I wtedy zacznę długie jeździć. Zobaczymy. W sumie nie wiedziałem, czy starczy ta trójka, czy nie starczy, dlatego wziąłem sobie jeszcze szóstkę. W razie czego. No ale zobaczymy. Nie wiem, mamy już taki kawałek zrobiony, a mamy 5 minut. No. Na razie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jakoś idzie dobrze. Ju. Szybko, sprawnie, więc kut.
W sumie to możemy nawet trochę większe zostawiać te poprzeczniaczki, żeby dwa razy sobie w koło przejechać. Chociaż nie wiem, syn. Dobra, ja tu już wyrównałem, także jadę po długości teraz. Kurde, ale to tak fajnie się gra tak bez tego modu na prędkość. No, dlatego na FS-ie nie chcę tego używać. No, ale artysta i tak już punkt skręcił. No. Ja używam na tych, co mam serię, to używam tego modu, a na nowych już nie będę używał, bo no nie. Chociaż na kolonii też nie mam tego modu, także no. Bo to jednak tak jakoś dziwnie, tak. Jedziesz to szybko. 17 godziny kosisz. Jo. Albo jak wczoraj na Liwie się pytali, czyli jak to zrobiłem, że jadę 22 na godzinę z pługiem. Jo, no. Widziałeś to? Nie widziałeś, bo się nie było. O właśnie, osinę będę musiał ogarnąć później. Też. Ale wiecie, jak ciulowo teraz wyszło? Bo to jest ten odcinek między najprawdopodobniej żniwami. Tak chyba powinno być. Ale żniwami na śnie. Nie, bo to jest ten odcinek między tymi żniwami, co mam na trzech seriach. Tak o. No tak. No to tak ciulowo wyszło, że teraz na trzech seriach, które mam praktycznie, to wyszło, wyszły żniwa. No i osina będą żniwa jeszcze. Jo, ale to później. A ty siebie zrobiłeś na live, czy nie? No, zasiałem tam pół pola. Spoko. Zostało mi tam chyba półtorej pola do zasiania. Okej. Okay. To będzie słowo, zobaczysz, jak ten krótki wyrobisz kawałek, to zobaczysz, jak to będzie szło tutaj po długości. No tak. Bo już prawie pół pola, no nie no, może? No jeszcze kółeczko chyba i będzie pół pola, tak mi się zdaje. O, 16 metrów na raz robimy. Jakoś tam... To ma 8? No. Zastanawiam się, czy brać większe, ale potem pomyślałem, że nie ma większe. Nie, bo też za szybko by było. W sumie to by nie było co robić. A ty już tu jedziesz, słyszę. Jo. No dobrze. Mam trochę ostry kąt do zjechania, ale... Z tamtej strony, ale damy radę. No, pod skosem to przynajmniej się chociaż pole trochę wyrówna. O ja nie. Chyba na słupie, ale... Nie. Obok. Nie. Obok go weźmiesz. On się tak no wezmę go tak na... O krzaka zahaczę. Jo. No ja nie wiem, jak to nawet wyjdzie, zobaczymy. Jak będziesz koło niego. No dawno kolonii nie było, właśnie kolonii dawno nie było. No. Ostatnia chyba kolonia była w styczniu czy w grudniu? Nie pamiętam. Nie wiem. Nie wiem, czy w styczniu była kolonia. Ja ostatni raz na kolonii to byłem chyba na ziemniakach. No, ty na pewno. No. To już dawno było. W takim razie. No, capniesz w krzakę. No, mówię. Elegancko to idzie. A ja jestem od zera na odcinku 800... O, 800. 800? Dobrze, rozumiesz, tak? Ej, tak. Tu studnia jeszcze z tyłu, a nie to kamień. Jestem na 287 chyba. No, to dużo mi nie brakuje. Ja wczoraj oglądałem ten odcinek z peletowania, ale go nie skończyłem. No, czyli tam 312 chyba to był. Czy tam któryś. Więc no, muszę go dzisiaj skończyć. Ej, co jest na tej dziesiątce? Co jest na dziesiątce? Zobacz sobie, taki pasek. Aha, dobra, ja wiem, że to jest ten pasek. Aha, bo ja sam go zrobiłem. Jak przyjeżdżałem na trójkę, zapomniałem tego zachać. Dobrze, jeszcze trochę pojedziemy z jakiejsikiem. O, już. No, nie skręcę tu. A bo tu drzewo. A tu krowy są, no chyba. Co to jest? Owce i kury. Nie, nawet fajnie wygląda. Właśnie podobają mi się takie pola, takie niekształtne, słupy jakieś na środku, to takie pola to ja uwielbiam. No takie w sumie realne pola, nie? No za. No w realu też takie są. Wydaje mi u nas. No, ciężko, żeby jakieś pole było takie kwadratowe, nie?
Ale są. No ale wiem, czy są. Ale u nas nie znajdziesz kwadratowego pola. W mojej okolicy nie znajdziesz kwadratowego, nie ma szans. Albo prostokątnego, no nie znajdziesz, nie? Znaczy no prostokątny to już szybciej znajdziesz. Ale tak, najczęściej to są takie właśnie pola, co teraz na nim jesteśmy. Jo. To są właśnie takie najpopularniejsze pola. Najpopularniejsze. Oczywiście, no wiesz, co chodzi. Najpopularniejsze, dobrze, rozumiem. No w sensie takim, że... Jak jest najwięcej, no. Najwięcej ich jest. Czyli popularniejsze. No, u nas to jak zaczynają, to zawsze od środka zaczynają pole. Jak my teraz praktycznie. No, bo to dosłownie tak samo jak jest tutaj, że taki klin wychodzi i wtedy nie wiadomo jak zacząć pole, to zawsze od środka. Tutaj to krótko jak sobie wyora, to wtedy jedzie po tych długich. Czyli no niekoniecznie ora, ale... U nas to klin jak... Ale żeś nie podniósł. Ja bym tego John Deere'a chyba wziął na Osina, albo tego Case'a. Jeden z dwóch, albo dwa najlepiej. No to możemy. No bo w sumie tego 2020 nigdzie nie mamy. To raz, a ten zwykły, oryginalny John Deere to tak trochę mi się znudził już. Ten 8R. Ale ty będziesz miał supa. Nie. Tego drugiego. Jo, ale z powrotem też będę miał chyba tutaj tego supa. Chyba zależy, którędy pojedziesz. Dobrze, rozumiem. Elegancko idzie, 12 minut, a my już tyle zrobiliśmy. No połowę pola. No. Zapis. A jeszcze na szóstkę zaczniemy, ale... O, tam jeszcze nawet te kombajny zostały na polu. W ostatnim odcinku. Tak? Nie. Co no? No to obok tu jest, tu zamiedzą. Na 49. Na 49 jeszcze kombajny zostały. W ostatniej akcji. Nie było czasu ich zdjęć. Dobra, to teraz w sumie połowa pola, to możemy się zamienić. Nie, no jeszcze nie. Do 15 minut. O, no, spoko. Dobrze. Dobrze. Nie wiedziałem jak tego supa objechać, to zrobiłem kółko. Widzę właśnie. Chyba najszybszy sposób. Chociaż tak półokrągłe też się da, ale to wtedy mijaki zostałem. Ale to w zasadzie to na tej serii nie ważę. O, ty przejedziesz, ja sobie akurat tego klina tu wyrobię krótkiego. O, bo słyszałeś tą nawigację bardzo mocno. Tak? Jo. Oj. Nie. O. A jednak. A jednak się pukli. Dobra, lakier porysowany. Jo. Kiedyś trzeba, nie? No. A ja to na raz tylko przejadę. Bo my to postaramy się wziąć, jak pojedziemy, no. Jo, bo my jak pojedziemy ten kółko naokoło, to się wtedy coś zrobi. No. O, ale ścinkę miałem przez chwilę. Poczułeś? Nie. A ja miałem jakiś dziwny drop miałem. O, znowu. Nie wiem czemu. Ja mam tam 23 pingu, więc jest okej. Dobrze. Jest git. Elegancko idzie, co? No jest okej. Jest git. Fajna robótka. No. No i możesz pomyśleć nad kolejną akcją, jaką będziemy robić. Nie wiem, może jakieś sianokosy się zrobi, zobaczymy. Sianokosy albo bawełna, coś. Można pomyśleć. Bawełnę to bym na 19 zrobił, bo to jest fajne pole. Taki trochę bocian, trochę szpak. Oj. O, słupek. Dobrze, mordo. O, jest. Dobrze, zmiana, tak? Że...
Chłop nie wiedział, co zrobić. Ale ten John Deere fajnie ryczy. Nie wiem, ale wydaje mi się, że ten case jest mocniejszy. Jak teraz tak zrobiłem te kółko, to wydaje się taki mocniejszy. Mówisz? No. Przynajmniej ja mam takie odczucie. Nie wiem, tak jakby trochę lepiej szedł od tego John Deere'a. No. A niby John Deere ma więcej korni, nie? No. Tylko, że to powiem ci tak, to jest farming, to też inaczej. No tak. Może źle jest trochę ten uciąg zrobiony tego ciągnika, nie wiesz. No tak. Bo Case ma niby mniej konia, a lepiej ciągnie. No, niby ma jeszcze o 7 koni mniej, ale jedzie szybciej, no? Jo. A ile do nich koni potrzeba? 300 chyba. Czy tam 400, nie wiem, czekaj. Do nich potrzeba 400 koni. No to ma 60 koni zapasu, no to powinien nic jak szatan. No jeszcze tu jest płasko, zwłaszcza tego, że tu jest płaskie pole. Nie ma gór, no to powinien iść pełen but. A mnie trochę bał, sorry. Oj, mordo, nie pchaj. Ale żeś mi na płot wepchnął. No i takie luźne odcinki to ja lubię. Bo to no, są najlepsze. Ciągnik. Bo tu kupujesz sobie ciągnik jaki chcesz i jedziesz na pole. Tak. Na F11 to już w ogóle. O. Jeszcze jeden słup został nam na tym polu i wszystko będzie zrobione. Ogólnie mieliśmy zimę na tym polu robić, ale no. Czekaj, jakie pole? 19 mówiłeś? No tam można było coś zrobić, bo mi się nawet podoba to pole. Tutaj jest taki cypel, potem jest tak. No ogólnie te pole są fajne. Tak. Ale ja 19 to zrobię żniwa na tym. Na 19. Żniwa znowu? Zobaczymy. Się to kiedyś tam na jakimś tam późniejszym odcinku, nie? No można byłoby pomyśleć. A jakoś 19 nie tak bardziej podchodzi pod żniwa. Nie wiem, pomyślimy sobie. Coś na pewno zrobimy jeszcze na tej mapie. No na pewno. No to są najlepsze odcinki, najszybsze do nagrania. Bez przygotowań. No jo. No tak jak na osinie ile teraz muszę zrobić? Kurde, pół sezonu muszę skipnąć prawie. No. To jest taki trochę ból tego sezonu, nie? Jo. No z jednej strony ból, a z drugiej to tak jakieś tak, no inaczej, nie? No tak, no nie masz tego ciągle, tego tej monotonii. Tutaj masz coś innego, a tam masz coś innego, no? Jo, zależy ile ci zboża wytnie. O. O, teraz. Coś w sumie jakbym szybciej podniósł, to też w zasadzie by dał radę. Dobra, dam radę jakoś tak. A to już mamy koniec, to. Łatwo. 18 minut, no to jeszcze szóstkę zaczniemy. Ale czy szóstkę będziemy robić pod tym samym skosem? No nie wiem. W sumie tam jest droga, no to tak teoretycznie tak samo by trzeba było zrobić. Bo to on tak mniej więcej wychodzi pod tym skosem. Chociaż nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Ja bym tak zrobił z góry na dół. Że jak z góry na dół? No, że po prostu, że tak jać, że... Na prosto? Z góry? No, na prosto, z góry na dół. Zobaczymy. Nie wiem, ale trzeba będzie zrobić na pewno jedno kółko w koło. To się zrobi. Jo. Mi tam się ten John Deere podoba i Case. Ładny jest, no. Że tak fajnie brzmią mi. Jo. On tak fajnie da sobie pogarak ten John. Jo. A nie, znaczy... Najlepiej to te stare John Deere chodzą. Te, co na polu stoją. Z przyczepami. Te najlepiej chodzą. No.
Takie perutki małe. Małe, a ty kurde szatany są. U nas w realu to te pyrtki twoje to wszystko robią. I orkę, i siewy, i uprawę, wszystko robią. No bo, no tak, no. Wiesz, jak będą większe, no to tamte pójdą w odstawkę. Będą większe, no ciekawe kiedy. Jeśli w ogóle będą. Jak będą, jak będą. Nie. 160 ton. Ja już może robić, zacznę robić kółko, co? Mówisz? No, zacznę. Dobrze. No, powiem ci, że ładny kawałek jest, żeby kółko zrobić na tym polu. No. A się przejadę z tobą, bo i tak mijaki zostawiasz. O, ale Żyda zostawiłem teraz, walić to. No ale i tak ten na dwa chciałeś jechać na to. No tak. Dobrze, zawracam, już jadę do ciebie. Dobrze. Nie wiem, czy tam koło szóstki nie było przypadkiem na raz zrobione. Nie będzie. Nie. Oj, tu na trzy razy będzie jedna chyba. Nie, chyba nie. To co tam się stało, że tak daleko zostawiliśmy? Nie wiem. Nie, no może na dwa weźmiesz, no nie wiem. Nie wiem, nie widzę. Więc nie powiem. No, teraz te, które nie złamam, to mogę grać. Wszystkie. Oj, wreszcie gnojowice mam. Widzę na tym, na ściernisku. Bo poprzednio miałem takie gęste ściernisko, że po prostu nic nie widziałem. Czy gnojowica leży, czy nie leży. I pod escape'em musiałem patrzeć, czy leży. To, to musisz, to mi podeśli. No, wysłałem ci wczoraj. Wszystko? No. Nie, wysłałeś mi tylko do zbóż. No. Nic więcej nie zmieniałem. A ściernisko? Na ściernisko ma zboże, nie? No ale chodzi mi, że ty mi wysłałeś tylko teksturę zboża. No. No to ty też zmieniasz ściernisko, tak? No. No, no chyba, że tak. A widzę, że tu elegancko idzie. No, jest git, jest. A ile masz minut? Minut jest 23, no to jeszcze zaczniemy szóstkę sobie. Zaczniemy szóstkę, ale szóstki nie skończymy. Ale skończona będzie, na pewno. Jo. Się trójka będzie skończona na pewno. Jo, bo tam ile, gdzie ty jesteś? A ty już tam jesteś, to na luzie. A szóstka, no to będzie zaczęta. Jo, może skończenie płaci, jak się nam będzie chciało. Ja musiałem iść do tego. Pytam się artysty, kiedy on może iść z tego, na CS-a. Ten ci nie odpisał. No to mi nie odpisał. Ten tam o bolcowaniu coś pisał. Ja już nie jestem jego przyjacielem, nie? Też tak słyszałem. No teraz trochę na drobie przejazdu do ciebie. Bo tu nie ma nic praktycznie. No nie. A tu jeszcze kawałek jest koło słupa. No tak ktoś nierównomiernie tutaj opuszczał. A pewnie byłem ja. Nie wiem. Stary, on no, tu pełen buty zaraz. Tylko. Ale ten case ma fajny dźwięk, jak on stoi na odpalonym silniku. No. Trzeba będzie coś pomyśleć nad nowymi ciągnikami, bo tam na Osinie to też już tak trochę brakuje tych nowych ciągników, mocniejszych. Bo jednak ten John Deere to tam praktycznie wszystko z klasem robi. Ale trzeba nie pomyśleć. O! Ale blisko słupka byłem.
No? Jo. A tutaj masz do roboty dużo. No bo tu wreszcie pomyśleliśmy i trochę więcej zostawiliśmy. No. Nie, idealnie na raz zostawiliśmy. Widzisz, miarka wokół. Dokładnie. Jo, i kółko zrobione, tam mówisz. Jo, a to już koniec, a to? Teraz szóstka. Szósteczka. Ale nie, podobały mi się na temat pisane kosty, także na pewno musimy jakąś akcję w lesie zrobić. W sensie, bo tam za lasem jest taka fajna łąka. Te dwie łąki są fajne. No, później się przebiegniemy. A, ty się składasz, ja? Ja się nie składam. No, nie wiem, przez przypadek Economics. Dobrze, ja muszę zacząć kształt tego pola, jak to zaszyć? O, mordo! Co się stało? No nie, zatrzymałem się. Ile masz? Ja mam 180. No ja też. No i git. No i gicior. No, tu będzie... A to może tak w sumie być. No. Jakby to czekaj. Czyli ja już muszę podnieść. Tak, żeby na dwa razy zostało. Jest tutaj to tak w sumie... O, ale mnie rzuciło, widziałeś? No. No jedź. Dobrze. A my mamy... Aha, dobra, właśnie. Ale... tego. W sumie tak tutaj nie skończymy. Oj, tu chyba na dwa będzie? Chyba jo. Jo, będzie na dwa. Chociaż to jest małe pole, to możemy sobie trochę przedłużyć odcinek. No patrz, my też jeszcze dwa kółka zrobimy, to już będziemy przy końcu prawie. To nie jest jakieś duże pole. No nie. No tylko takie dodatkowe wziąłem. Pamięci, teraz mamy ładny gruberek. No, ale ty jesteś tak... Olsen Tyłęcz wyżej. Ale i tak mnie dogoniłeś. Prawie równocześnie podnieśliśmy. Dobra, jadę tędy. Kurde, te GP... O chuu, że jeszcze raz zostawił. Ale będzie... Ale to zagarnę na razie. Nie no, zagarniesz to. No tak wziąłem, bo w sumie trochę nie wykręciłem. Dlatego tak poszedłem. Oj, na szóste chyba ktoś zaczął też. Gdzie? Po lewej stronie. Co po lewej? No, jest troszeczkę już zakultrowane. Po lewej? No. Tak jak patrzysz na cyfrę 6, tak 45 stopni w lewo. To opuściłem kulterek. Przez przypadek. O ja, jeszcze drzewo. Ale idzie robotka. Podoba mi się taka robota, jak tak szybko idzie. No, no, spoczko. A ile to mam w ogóle? A, ja nie mam tego. No. Co? Kierowniczka, nie mogę sprawdzić. Ona nie wie, ile tu ma hektarków. No to jest małe. Nie, ale chciałem to sprawdzić. A nie, my nie mamy tego modu nawet. Nie? Nie. Ale jak klikniesz X, to powinno być. Nie, to od tego modu było, ale nie mam tego modu. Okej. No, parę hektarków zrobiliśmy. No parę, tak. Dobrze. Jak go szarpnęło. Jak go szarpnęło elegancko. Chyba GPS za szybko był włączony. Jo. Jak my już mamy ponad połowę tego pola. Jo. No tu już jest ten, tu już coraz krótszy, no to też będzie inaczej szło. No zobacz, my jeszcze... No my skrócimy to pole chyba. Jo, 10 minut i mamy zrobione. Jo.
No bo mamy 30, no tak, akurat 40, Boże. Brzmi jak plan. No i no, nawet nie sądziłem, że my zaczniemy szóstkę, ale potem jak patrzę, że to tak szybko pójdzie, to... Mówię, Ase przygotuje tą szóstkę też w razie czego. Jakbym nie zdążyli. Jakbym zdążyli zrobić. Oj, tam też chyba lekko szarpnęło. Szarpnęło kołami, człowieku. Ale dał radę. No ja tu już ten duży skos jest, także to też już inaczej wchodzi. No, tutaj też teraz będzie. Jo, wtedy dwa kółeczka sobie zrobimy elegancko. A ja nawet nie wiem, czy tutaj 10 minut będzie. Mówisz? Chociaż no zobaczcie, że w koło jak powiesz, to też trochę zejdzie. No i potem jakąś miniaturkę trzeba by zrobić. Ja myślałem, że na początku zrobiłeś. Nie. O jest! O teraz to się chyba trochę za daleko puści, co? Też nie. Tak się wydaje, ale to... No złapie się. Złapie na ludzie. 14 na godzinę, o 15 teraz bił. Ale on tak łapie, 14 jeździ, ale nieraz 15 złapie. No ja cały czas 15 teraz jadę. A może tu jest bardziej równo niż tam? Albo bardziej tak z górki, tak leciutko z górki. A tak leciutko z górki, albo mi się... O, okej. Okay. Ja pierdolę. Ale go ta, spacyfikował chłop. No jeszcze kurde. Dobra, na pole sobie cofę. Jak go tam spacyfikował chłop? Nie, to drzewo mnie zatrzymało. No ale chłop też trochę. Pa, jaki tu się clean robi. Jedź. Pa, się zakopał. Jo, ale mówię, że no. Na Osinie by się przydały jakieś mocne ciągniki tam, bo tam są góry. Zwłaszcza na jednym polu tam są takie góry. Które posiadam. No. Budka City Mobile'a. Nie. Nie istnieje ta mapa już dla mnie. Nie istnieje ta mapa już dla mnie. O, ta 35 nas wykończyła. No. Kogo wykończyła, tego wykończyła. Nie, no, ale trzeba przyznać, że najlepsze... O, możesz powiedzieć, co najlepsze dla ciebie było na Airsholcie? Najlepsze było na Airsholcie? 7R. No. Dla mnie to było gospodarstwo. O, syf na syfie. No, maszyna. Ale ładne było. Ładnie było zrobione. A, maszyna na maszynie, no? To było fajnie, to ładnie. O, panie, teraz chyba za mocno. Chociaż nie. Nie, to jest taki duży skos, to też. Nie, to jest duży skos, to tak się wydaje. Ja jadę z podniesioną kierownicą nawet. No wiesz. Te łajka łapy do przodu wyciągło. Ja już nie zawracam, ja już cofam. Nie opłaca mi się zawracać. Szkoda kół. Szkoda kół. To ja tu skręcam w lewo od razu. Mówisz? Nie, dawaj no. Tu od góry. Tu od prostego sobie przejedziemy. O, mnie skręciło. A ty pierwszy jedziesz? Dobra. Jo. Asfalt zerwany już. Kurde. No, ale go wygięło tam. No, ty... Nic nie widziałem przez te drzewa. A ty tam za dużo do roboty nie masz. Na tym przejeździe. No, mogliśmy nawet troszeczkę więcej zostawić, ale no... Nie wiedzieliśmy, jak to wyjdzie. No. Ale na pewno lepiej niż na trójce wyszło. No tutaj to... No. Bo tu masz całą linię cały czas. Cały, ale no. No tak. A tam... Tutaj ten, co poszedł. Ten pierwszy. A. Ten twój. Jo, no za szybko puściłem. Dobrze.
Jak tam ci się podoba ten kejsik? Ładny. Oj. To widziałem to, widziałem to. Oj. Co ty tak przyszyprzasz? Przyszyprzasz. No chciałem cię wyprzedzić już tam, ale dobra, no jak już jestem tak. O, elegancko. Oj, tutaj nie? Chyba na dwa nie, bierze, nie weźmiemy tego. Weźmiemy. Nie weźmiemy. Ja na luzie weźmiesz. No tak. Musiałem się wygiać. Musiałem się wygiać, dobrze, na styk. No. No i pola zrobione, tak o. I o, dwa pola zrobione. Elegancko zrobione, dwa pola. No chłopie! Pozwoliłem ci wyjechać? Co trąbisz ty? Pedale chcesz powiedzieć chyba. Przyjacielu. O, można i tak. Chciałem, można i przyjacielu. Chciałem słowo na P inne powiedzieć, ale... Przyjacielu, dobrze. No, rozumiesz. Rozumiesz. Jo. Nawet nie ma 10 minut. Było 7 minut. Tak mówiłem, że nie będzie 7, 10. No. A my już będziemy myśleć nad kolejną akcją. No ale to jakieś chyba się na kolosy będą. Jo, musimy się przebiec na tą łąkę. Zobaczyć. No ale to chyba po odcinku. No, no tak. Ale to chyba artysta będzie musiał być potrzebny na Sianokosach chyba. Tak mi się coś wydaje. Tak coś czuję. Zobaczymy. Dobra, ja już skończyłem. Dobra, także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie... Trzymajcie się, cześć. Tak, dzisiaj ze mną Michał był, czyli Michael. Michał! Na razie, trzymajcie się, cześć!